Potrzebę utworzenia zielonej oazy w postaci parku na osiedlu Północ zgłaszało wielu mieszkańców tego rozległego osiedla. Chętnych do wypowiedzenia się na temat jego przyszłego wyglądu i funkcjonalności, jak się okazało, była zaledwie garstka. Społeczne konsultacje dotyczące projektu zagospodarowania nowego parku, który ma powstać niebawem przy ulicy Putry, cieszyły się znikomym zainteresowaniem, przyznaje ratusz. Wpłynęło zaledwie kilka uwag, w części zostały uwzględnione, informuje Kamil Schnell. W nowym parku pojawią się oczekiwane przez mieszkańców rodzime gatunki drzew, między innymi klony, brzozy, wierzby białe czy lipy, ale też kwitnące krzewy, między innymi tawuła wonhuta. Pojawią się tam też byliny. W parku ustawione będzie 17 ławek. Pojawią się 3 trampoliny oraz hamaki, informuje magistrat. Zapowiada również, że już w najbliższy poniedziałek, 19 kwietnia, ruszy konkurs na nazwę nowego parku. Chcąc zachęcić mieszkańców do aktywności w kreowaniu tejże nazwy, prezydent postanowił ufundować dla autora najciekawszego pomysłu nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Propozycje nazwy można będzie zgłaszać przez 2 tygodnie. By to uczynić, należy sięgnąć do specjalnego formularza, wypełnić go i przesłać mailowo do biura prezydenta miasta. 6-osobowa komisja wyłoni ze zgłoszeń 10 najlepszych propozycji, po czym zostaną one poddane internetowemu głosowaniu. Zwycięzca sądy w nagrodę dostanie 1000 zł.